Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stebelski, Słupsk, Centrum Handlowe Manhattan, Wileńska 39, pierwsze piętro, box 99 i 100. Pamiętajcie, pierwsze piętro, box 99 i 100, bo na parterze są boxy o tych samych numerach. No dobrze, zapraszam Was do następnego spotkania z płytą winylową na lato. Winyle na lato, a od czego zaczynamy? Od rocka. Zresztą non-stop, rok przez cały rok. Zaczynamy od YouTube. The Joshua Tree, YouTube. Ich jeden z najsłynniejszych albumów. A tam między innymi takie kawałeczki Where is the Sea Have No Name, czy chociażby zmiana okularów, bo tam w tych nic nie widziałem. I still haven't found what I'm looking for. Ciągle nie znalazłem tego, czego szukam, tak żeby było przetłumaczyć. Teraz Donald Fagen, The Nightfly. Donald Fagen, jeśli nie znacie, to może znacie grupę Stillden, bo to jeden z artystów, którzy tworzyli grupę Stillden, którzy założyli grupę Stillden. Donald Fagen grał tam na klawiszach i śpiewał, tu też i klawisze, i śpiew. A co śpiewa? Fantastyczne kawałki, chociażby taką na czasie kawałek, jeden kawałek na czasie. Walk Between Raindrops, spacerując między kreplami deszczu. Tego deszczu mamy dużo. Maxim, Ruby Baby, New Frontier, The Nightfly. Fantastyczny album, naprawdę fantastycznie się tego słucha. Wieczór już jest, jest godzina 20:30, w sumie zaraz noc, no to zapraszam Was do opery. Zapraszam Was razem z grupą Queen na noc w operze. Noc w operze to jest wytłoczone, pierwsze tłoczenie. Gatefold okładeczka w oryginalnym slave'ie. Stan płyt, okładki i inner sleeve możecie zobaczyć na stronie www.popmaster.pl albo popmaster.pl bez tego www. Dobrze, teraz przede mną Christy McVie, czyli jedna z pań, która występowała w grupie Fleetwood Mac. Jej solowy album. Christy McVie. Jej solowy album wydany przez Warner Bros. 1984 roku. Teraz pora na Traveling Wilburys. I słuchajcie, Traveling Wilburys, ich pierwszy album pod tym samym tytułem, a to m.in. Congratulations, Humble Which Care, Dirty World, Last Night. Słuchajcie, spójrzcie na zdjęcie. Ja to zauważyłem dopiero parę dni temu. Piątka, pięciu muszkieterów. Czyli Harrison, Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne i Bob Dylan. Trzech panów z tej piątki nie żyje. I zmarli w takiej kolejności. Tak mi się wydaje, nie sprawdzałem. No Harrison na pewno pierwszy, Orbison wydaje mi się, że drugi, Tom Petty jako trzeci zmarł. Czyli kolej teraz na Jeffa Lynne'a. I na koniec Bob Dylan. Jeśli będzie kontynuacja śmierci, no to następną osobą, która powinna umrzeć, to Jeff Lynne. Sorry, że o takich bzdurach gadam. No to nie bzdury, no. Także sami się zastanówcie. No coś musi być na rzeczy, no kurde. Harrison pierwszy, Orbison drugi, Tom Petty po kolei, także jakbyśmy ciągnęli tą kolejność, pora na Jeffa Lynne'a. Daj Boże, żeby żyli i Lynne, i Bob Dylan jak najdłużej. W każdym razie przechodzimy do aktualności i teraz przede mną Pet Shop Boys Actuali. Actuali Pet Shop Boys, a tu chociażby było What Have I Done to the Selfies, to chyba z panią Dusty Springfield. Rent, oprócz tego It's a Sin, Heart, King Cross, znany mi, bo grałem tam w filmie na King Cross, amerykańskim, angielskim filmie z polskimi aktorami. Ok, Madonna, The First Album, pierwszy album Madonny, ale to nie jest pierwsze tłoczenie, chociażby dlatego, że jest inna okładka, taka czarno-biała raczej, i Madonna nie była pewna, czy płyta się przyjmie, czy będzie dalej śpiewać i tak dalej, i album nazywał się po prostu Madonna, ale że się dobrze sprzedawał, wznowiono tłoczenie, z tym, że zmieniono okładkę i dopisano First Album, także to, tak to mniej więcej wygląda. Elton John, Here and There. Here, czyli on jest Anglikiem, czyli tu w Anglii. And There, czyli tam, tutaj i tam. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że na pierwszej stronie, bo to jest album koncertowy, nie? I na pierwszej stronie mamy nagrania z Londynu, Live in London, at the Royal Festival Hall. A na drugiej mamy Live in New York, Madison Square Garden. Czyli nagrywał tutaj w Londynie i tam w Ameryce, w Nowym Jorku zresztą.
Piękny album, City to City, folk, rock, rock, folk, Jerry Rafferty, City to City. I największy przebój z tego albumu, album jest równy, nie sugerujcie się tym, że tu jest Baker Street, największy przebój i że oprócz tego nic tam nie ma, nie, nie, nie. To naprawdę są fantastyczne kawałeczki, od początku do końca przyjemnie się tego słucha. No i Baker Street, ten saksofon, saksofon, najsłynniejszy saksofon na świecie, gdzie saksofonista dostał $17 albo 17 funtów, ale mi wydaje się, że on w Anglii był nagrywał, a później w United Artists próbował, udało mu się sprzedać tą płytę. Także raczej funtów dostał i facet po prostu nie wiedział, co z tym czekiem zrobić, oprawił go w ramki. Oprawił w ramki czek za 17 funtów, podpisany przez czek przez Jerry Raffertiego prawdopodobnie. Także ten czek ma teraz wartość, na pewno dużo większą niż te 17 funtów. John Evangelist, przyjaciele pana Cairo. Przyjaciele pana Cairo, dziwicie się, że taka biała okładka, nie? No, tak właśnie na początku wyglądało. Koperta nie pamiętam, czy tak wyglądała, czy w ogóle chyba biała już jest z inną okładką. No i label biały. I słuchajcie, bo później się pojawiło, że ta okładka, label czerwony plus jedna piosenka. Tu mamy 6 piosenek. W późniejszej wersji dodano jedną pioseneczkę do tego albumu. Także reedycja jest poszerzona o jeden utwór. Teraz mamy następną białą okładkę. Mike and Sally Oldfield, Pekka Pohjola. Mike, Sally Oldfield i prawdopodobnie jakiś Finn, Pekka Pohjola. Nie znam człowieka. Zastanawiałem się, czy Sally Oldfield to chodzi o siostrę, czy o żonę. No i doszedłem do wniosku, że to jednak siostra, bo żona grała na dzwonach rurowych w albumie Platinum. Te dzwoneczki, trójkącik, pa, 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 dzwony rurowe. To czy nie? No dobrze. Czy te wiszące takie dzwony rurowe, takie dzwony właśnie, takie rury. No to ona grała na Platinum i ona grała między innymi w utworze Sally, czyli ta piosenka Sally była o niej, czyli drugi utwór na drugiej stronie płyty Platinum. I tą płytę tłoczono przez 12 dni, czyli mogli wytłoczyć maksymalnie 32 tysiące egzemplarzy. I później Richard Branson kazał usunąć ten album i zastąpić go innym utworem. I zastąpili utworem In the Woodland. No i zmieniono piosenkę, ale label pozostał w dalszym ciągu. Sally, Sally na coverach, na okładkach Sally. Mało tego, do 2012 roku, czy 2002, na płytach kompaktowych pojawiało się, że jedna płyta zawiera utwór Sally, chociaż to nieprawda. Także przez długie, długie lata ciągle było drukowane Sally, a tej Sally nie było. Sally wyszła tylko na, prawdopodobnie, to moje obliczenia są, gdzieś na około 32 tysiącach egzemplarzy, a jedna z tych egzemplarzy tam za mną na półeczce leży. Okej, okay. Klatu. Klatu to jest prawdopodobnie rok progresywny, już nie pamiętam, ale możecie wejść na stronę www.popmaster.pl i to sprawdzić. Bee Gees, Spirit Having Flown. Fantastyczny album 79 roku. Najsłabszy utwór Tragedy. To tragedia. Największy przebój z tej płyty notabene, ale to dla mnie jest najsłabszy utwór. Płytka jest fantastyczna, jest równa od początku do końca. Teraz czerwono widzę. Red, The Common Arts. I to wszystko jest wytłoczone jak w Queen. Okładka wytłoczona. Płyta też jest wytłoczona, uwierzcie mi. No i tu mamy kopertę oryginalną. Inner sleeve oryginalny. Teraz mamy pana, który marzył z Beatlesami nagrać się płytę samymi rock'n'rollami. Nie doczekał się tego, nagrał sam na solowej płycie. Płyta się nazywa Rock'n'Roller. John Lennon i jego album Rock'n'Roll. I to chociażby Be Babalula, Be My Baby. Śpiewali to w Hamburgu, w Star Clubie. Pamiętam. Znaczy nie byłem na koncercie, ale płytę miałem parę razy, także słuchałem. I na magnetofonie Dama Peak miałem nagrany ten album. Okej, okay, teraz jego kolega, Band on the Run, czyli grupa Wings i Paul McCartney. Nagrywane było to w studiu EMI w Lagos i w Londynie. Z tym, że nagrali album w Lagos i taśmy zostały skradzione i musieli od nowa nagrywać. Problem był w tym, że nie mieli tekstów. Po prostu Paul McCartney nie zapisał tekstu i musiał na nowo pisać teksty do tej płyty. Taka jest ponoć historia. Dobrze, to było na tyle dwóch panów z The Beatles. Teraz mamy człowieka z grupy The Eagles. Joe Welsh, But Seriously Folks. Ostatnio w świat poszła niedaleki świat ta płytka. Została sprzedana jeden egzemplarz. To jest
nowy egzemplarz, wytwórnia, patrzę, angielskie wydanie przez Warnera dystrybucja. Teraz mamy Electric Light Orchestra, czas na elektryków. Chyba ostatnia płyta, która mi się podobała, tylko już taka bardzo popowa, co nie tamtego roku za wiele nie ma, progresywnego to już zapomni. Także taka bardziej rockowo-popowa płytka, niemalże dyskoteka, ale fajne kawałeczki są. Tu już trochę lepiej, to nie jest odkrycie, że tu będzie lepiej. No, tu mamy piosenkę Kolejarzy między innymi. Jaka to jest piosenka? Coś o pociągu. Ostatni pociąg do Londynu, zwana piosenką Kolejarzy tutaj. Last Train to London, oprócz tego chociażby Shine a Little Love, Confusion, piękny kawałeczek, ale ja najbardziej uwielbiam The Diary of Horace Wimp, pamiętnik Horace'a Wimpa, który wymieniał w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tak dalej, co się działo. Wymienił tam swoją żonę, bo wreszcie się ohajtał w tej piosence, ale nie pamiętam, czy padło jej imię. No dobrze, Deep Purple, Made in Europe. Oczywiście na purpurowym labelu, jak na Deep Purple przystało. Tu mam duecik Andy Summers i Robert Fripp. Andy Summers, gitarzysta z Police, Robert Fripp, grupa King Crimson między innymi. Zresztą Robert Fripp stoja, co tydzień puszczają sobie kawałeczki, filmiki takie 3-minutowe, 4-minutowe. No to ja pokazuję te swoje piersi, bluzeczki bardzo, bardzo przezroczyste. I różne kawałki covery śpiewają w kuchni. Bardzo fajnie. Bardzo fajne filmiki są, bardzo sympatyczne. W każdym razie, jeśli lubicie Roberta Frippa, zobaczcie, jaki on jest szalony. To ja, jego żona, to ja jeszcze bardziej szalona. To ja to tam parę płyt wydała. Pamiętacie? Ok, Roxy Music, Flesh and Blood. Ultravox Quartet. Santana Beyond Appearance. To już chyba było i mam drugi egzemplarz. I już na zakończenie Mystery Girl. Mystery Girl i Roy Orbison i też California Blue. She's a mystery to me. You got it. Co tam jeszcze? The Only One. Carless Heart. Takie kawałeczki wydane przez wytwórnię Virgin. To by było na tyle. Słuchajcie, żegnam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. No i życzę Wam udanych wakacji. Mimo pogody. Mimo pogody, że te wakacje będą udane. Także wszystkiego najlepszego, trzymajcie się w zdrowiu, w szczęściu. Udane wakacje, szczęśliwe wakacje. To na razie. Cześć Wam, hej!